Witam, ja jestem Shinten Thousand, a to jest Pancerniak, odcinek 15, IS-7. Jest to radziecki czołg ciężki 10 tieru. O wadach i zaletach nie będę mówić, bo był już w ostatnim odcinku, ale może wspomnę coś o dziale. Ma ono pocisk 130 mm. O średnich uszkodzeniach 490 i średniej penetracji 260. Mapa to urwisko, bitwa standardowa. To sobie jeszcze tutaj wspomnieć. O właśnie, na przykład o taktyce, którą zrobił mój team. Jak widać, dwa czołgi tylko pojechały na lewą stronę, patrząc na mapę. Do obrony, reszta tutaj atakuje tą flankę, to znaczy wzgórze. Tutaj obróciłem wieżę, ponieważ jakby ktoś do mnie strzelił, ale bym go jeszcze nie wykrył, to jest możliwe, że nie dostanę, bo wierzę tylko w wieżę i dlatego byłoby fajnie. Tutaj nie zdążyłem przycelować, tak naprawdę to mnie w sumie lagnęło, bo sami widzieliście, że tak celownik w całym miejscu w ogóle się nie ruszał. Taki niefarciarski lag. Ale może wyjdzie to na dobre. Tutaj jadę dalej do przodu. Trochę się o niego boję. A tak na flance, nie wiadomo co mi zrobi. Ale dobra, postanowiłem jechać dalej. Tutaj cały czas w niego celuję. Aż tu nagle. Yeah, E75, na szczęście strzał za zero. Ale Awka pierwszego Pantera, jeżeli się nie mylę, tak to się przeczytało. Czy to nie było pierwsze? Nie pamiętam pełnej nazwy tego Aufkaiser. Nie, nie pamiętam. Ale mniejsza z tym, jedziemy dalej. Trzeba się zemścić na E75. Tutaj przycelowanie, no niestety, chciałem utracić dolną płytę, ale trafiłem mu w górną, co zrykoszetowało to. Tutaj i strójka strzelił do niego, zadając mu położyć 400 obrażeń. Tutaj tym razem już przyceluję dokładnie strzał 499. Jai Diker 454 i 3908 łącznie mieli. No i on tutaj wystrzelił, to ja postanowiłem wyjechać i go dobić, póki przeładowuje. Strzał, wykończenie. Jedziemy dalej. Tam Arty do nas do tyłu strzela. Na szczęście nie do mnie. Tam widać, że nieźle tam puszczeli. Przybicie EIF-2 wręcz nas tam wyrzynają, także trzeba się pośpieszyć. Na szczęście bitwa dość wyrównana, 5-3. Mamy przewagę jednak mniejszą, ale my straciliśmy jedną artylerię, ale z 4 tieru, także mało ważna, niewiele tutaj zadaje obrażeń. No tutaj nie obchodzi mnie to bardziej to, żeby tam pojechać i im pomóc, bo jest możliwość przy tym, że zginiemy. Wolę już przejąć tę bazę. I tutaj T-30 się pojawił. Zatrzymałem się. Przycelowanie. Widać mu tą wieżę na boku. Niepotrzebnie awczy. Zawsze atakujcie awka. A czemu? Ponieważ o tutaj M43 się pojawił. Tam chyba od flanki dostałem od M103, jeśli się nie mylę. A dlaczego warto atakować afków? Tutaj się wkurzyłem, strzał i nie trafiłem. Za to chyba i strójka w niego trafił. I tutaj rozjechałem, co się będę fatygował. Znaczy nie, źle określenie, co się będę męczył z przeładowaniem. Afka warto strzelać, bo można mu łatwo trafić w weak point, a można sobie przycelować. Zarabiamy tylko kasę i doświadczenie dzięki temu, a nie musimy się bać, że on zaraz do nas będzie celować.
Tutaj tak się boję trochę jechać, bo jeszcze dwie arti zostały, ale wjechałem. Ja wiem, gdzie one są. Znaczy, grając wtedy widziałem, gdzie one są, bo one zazwyczaj się tam chowają. Idealnie przede mną. Nie tutaj, gdzie celuję, chodząc na trójkę, tylko tam, patrząc na katu przede mną. Tutaj przycelowanie. Strzał. I za 509 obrażeń zadałem uszkodzenia. No i tak jak mówiłem, chwil przede mną, obiekt 212. Celowanie, przeładowanie, strzał, zniszczenie. Została jeszcze M12, ale tu jeszcze nie jest, tutaj już nie wiedziałem, gdzie ona jest. O, tam na froncie była. Dopiero teraz się kopnąłem. O, no niestety rykoszet, ale artyleria go dobiła. Tutaj w sumie to no, mogłem przestać przyjmować bazę, bo tutaj tam pojadę i już niszczę te czołgi. Także to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Zachęcam do subskrybowania. Zostawcie ocenę i komentarz pod spodem. Narka.